Ród Sobieskich wyrósł dzięki odwadze i roztropności Marka i Jakuba, dziada i ojca Jana Sobieskiego. Dzięki majątkom pozyskanym na wschodnich terytoriach Rzeczypospolitej, wytrwałej pracy, wybitnym osiągnięciom i przez zręczne wykorzystywanie wszystkich możliwości doszli do bogactwa i zaszczytów. Już Jakub był wielkim panem, kasztelanem krakowskim, właścicielem ogromnego majątku. Jan Sobieski kontynuował twardą politykę ojca i pomnażał bogactwa, a jego udział w życiu publicznym, odwaga na polach bitew i roztropność sprawiły, że szlachta obrała go królem. Miał nadzieję, że jeden z jego ukochanych synów również zasiądzie na tronie królewskim. Ale tak się nie stało. Dlaczego? Ponad 40 lat temu, w latach 60. XX wieku, francuski historyk Philippe Ariès napisał książkę o historii dzieciństwa, a właściwie o braku dzieciństwa, dlatego że jego teza główna głosiła, że aż do schyłku wieku XVII, a może właściwie do wieku XVIII, nie znano czegoś takiego jak dzieciństwo. Dzieciństwo, wyodrębniony okres w życiu człowieka. Ariès opierał się na różnych źródłach, przede wszystkim na ikonografii. Wskazywał, że dzieci przedstawione są jako mali dorośli. Takie same stroje jak dorośli, takie same fryzury jak dorośli, ba, takie same miny. No tyle tylko, że wszystko w skali mikro. Ta teza bardzo długo była podtrzymywana. Zwracano uwagę na co też podkreślał Ariès, że w tych dawnych latach, w tych dawnych okresach, przed XVIII wiekiem, nie istniały wewnątrz rodziny, między rodzicami a dziećmi, uczucia miłości, takie jak znamy je dziś. Czyż mogły one istnieć w populacji, w której na 1000 urodzonych 350 umierało w pierwszym roku życia? Czy w tych warunkach ludzie po prostu nie umarliby z bólu? I tak głosi teoria. Teoria do dzisiaj jeszcze przez niektórych, szczególnie historyków literatury, powtarzana. A jak wyglądała rzeczywistość? Zajrzyjmy do prywatnych pokojów Sobieskich. Zobaczmy, czy w tej rodzinie rzeczywiście nie było uczuć między rodzicami a dziećmi. Jakub, najstarszy. W domu pieszczotliwie zwany Fanfanik albo Kubeczek. Aleksander Benedykt, zwany Minionkiem. Konstanty Władysław, czyli Murmurek. Teresa Kunegunda, nazywana Pupusieńką, Pupeńką. Z zachowanych źródeł i relacji dowiadujemy się, że Sobiescy różnili się od innych rodzin królewskich tego czasu. Życie codzienne ich dworu cechowała bezpośredniość, a ceremoniał ograniczony był do koniecznego minimum. Król wiódł w Wilanowie bardziej żywot szlachcica niż monarchy. Życie rodzinne kwitło. Królewska para była przywiązana do swoich dzieci i lubiła spędzać czas w ich towarzystwie. Rezydent dworu Kazimierz Sarnecki tak pisał w swoim pamiętniku. Król jegomość w Wilanowie na przejażdżce czas swój trawił, ciesząc się tam z królewicami ich mościami. Dowody na przywiązanie Sobieskiego do rodziny odnajdujemy w listach z czasów rozłąki, w których czytamy: o chłopcu naszym racz mi moja panno oznajmić, jeśli rośnie i jako się chowa. Od Fanfanika miałem list po łacinie bardzo dobry. Racz mu serce moje opowiedzieć, żem bardzo z niego kontent. Dzieci całuję z duszy i obłapiam. Cieszę się niezmiernie z fantazji Murmurka. Jak widzieliśmy, teoria opisana 300 lat później ma się nijak do rzeczywistości. Ale dzieci dorastają. A dorastające dzieci królewskie to już jest pewna inwestycja. One muszą wypełniać pewne oczekiwania rodziców, oczekiwania polityczne. One są kapitałem zakładowym każdej dynastii. W antykamerze królowej znajduje się obraz pomyślany jako wyraz propagandy polityki dynastycznej Sobieskich, która nasiliła się zwłaszcza po 1683 roku, czyli po zwycięstwie pod Wiedniem. Myliłby się ten, kto uznałby dzieło Siemiginowskiego za zwykłą scenę z życia rodzinnego. Jest to obraz alegoryczny.
Maria Kazimiera została tu przedstawiona jako bogini matka, założycielka królewskiej dynastii Sobieskich. Piękna i majestatyczna, ubrana w antyczną szatę, przedstawiona na tle purpurowej draperii w otoczeniu swoich dzieci. Maria Kazimiera jest jak Rea, bogini ziemi, życia i płodności. Widoczna w tle rzeźba przedstawia jej małżonka Jana III jako Herosa. Także inne detale obrazu, jak orzeł i fragment antycznej budowli, potwierdzają intencje przedstawienia. Obraz ten jest wyjątkowy także z innych względów, a mianowicie jest to zupełnie odrębny sposób ujęcia rodziny królewskiej, odrębny niż te, które znamy z innych dworów europejskich. Podczas gdy w Europie wszyscy pretendenci do tronu przedstawieni byli w pozach sztywnych, podkreślających dystans do poddanego, rzucających jakby na kolana, tutaj mamy wyjątkowo ciepłe przedstawienie. Szczególnie ta relacja wzajemnej miłości, która jest niekłamana, która jest widoczna niewątpliwie w tym obrazie, zawiera się w spojrzeniu Marysieńki na swoje dzieci, również w tym wzajemnym braterskim uścisku młodszych Sobieskich. Przywiązanie Sobieskiego do dzieci skłaniało go do usilnych starań, aby zapewnić im najlepszą przyszłość, a jednemu z synów koronę. Dbał o ich wykształcenie i dobre maniery. Zlecał malowanie portretów o odpowiedniej propagandowej ikonografii. Zabiegał, by niczego im nie brakowało. Król zrobił wiele dla dzieci, a mimo to żaden z synów nie spełnił jego oczekiwań. Dalsze losy młodego pokolenia Sobieskich okazały się niepomyślne. Teresa Kunegunda w 1694 roku wydana została za elektora bawarskiego Maksymiliana Emanuela, którego Sobieski poznał w kampanii wiedeńskiej i o którym miał dobre zdanie jako o towarzyszu broni. Tuż przed rozstaniem z córką król na ból głowy narzekał, którą cały dzień zawiązaną miał, a w dniu, w którym wyjeżdżała, król i królowa niesłychanie i na mszej, i na obiedzie płakali. Teresa Kunegunda, której los zgotował wiele trudów, z których najcięższym było wieloletnie wygnanie, rozstanie z mężem i dziećmi, już nigdy nie spotkała się z ojcem. Po śmierci Jana III, Maria Kazimiera postanowiła opuścić Polskę i osiąść w Rzymie. Młodsi synowie wyjechali najpierw do Paryża, a potem dołączyli do matki. Atmosfera wiecznego miasta zrobiła na tyle duże wrażenie na młodych paniczach, że dali jej się ponieść i szybko zapomnieli o tym, co przekazał im ojciec. Bale, maskarady, zabawy i awantury często gorszące dominowały w życiu młodych utracjuszy. Ciekawsze wątki życiorysu starszego syna Aleksandra związane są ze sztuką, teatrem i operą, których był wielkim miłośnikiem i znawcą. Jego nadwornym kompozytorem był Alessandro, a potem Domenico Scarlatti. Aleksander zatrudniał też Filippo Juvarre, wybitnego architekta, jako scenografa oraz znakomitego lutnistę Ślązaka Syliwa Leopolda Weissa, który w sztuce improwizacji konkurował z samym Janem Sebastianem Bachem. Aleksander zmarł w wieku 37 lat w Rzymie. Kazał pochować się w habicie kapucyńskim w trumnie, na której wyryto napis „Robak za życia, proch po śmierci”. Doskonale charakteryzuje to ducha pełnej skrajności i paradoksów epoki baroku. Upajano się przyjemnościami doczesnego żywota, ale w tle powracało uporczywe echo napomnienia memento mori, pamiętaj o śmierci. Los Konstantego był niewiele lepszy. Ożenił się z Marią Józefą Wesluwną, koleżanką z dzieciństwa, ale znacznie niższego rodu. Ten mezalians wywołał najwyższe oburzenie w rodzinie. O mało pragmatycznym stosunku Konstantego do rzeczywistości świadczył nie tylko ów mariaż. Zapisał dożywotnio swej małżonce dobra żółkiewskie od pokoleń związane z rodziną Sobieskich. Był miłośnikiem książek i zgromadził wielki księgozbiór, przechowywany w żółkwi, ale nie był dobrym gospodarzem Wilanowa. Stale zadłużony nie miał pieniędzy, aby należycie dbać o ulubioną rezydencję ojca. Problem jego wiecznie pustej sakwy i dławiących długów wykorzystała Elżbieta Sieniawska, proponując mu odkupienie Wilanowa. Kwota, którą mu zapłaciła w 1720 roku, pozwoliła Konstantemu uwolnić się na jakiś czas od problemów finansowych. Zmarł, nie zostawiwszy potomka. Poważny kandydat do korony był usilnie popierany przez ojca, który widział w nim następcę. Jakub nie wykazywał jednak zdolności dyplomatycznych. Nie umiał być politykiem, bo był zbyt łatwowierny i brakowało mu charyzmy. Głośny i gorszący konflikt z matką, który nasilił się po śmierci ojca, nie przysporzył mu zwolenników.
Kiedy korona zsuwała się z głowy Wettyna, a szansa na wybór na tron młodego Sobieskiego stawała się bardziej realna niż kiedykolwiek, Jakub dał się podstępem złapać w pułapkę. Z woli Augusta II został osadzony w więzieniu. Pod koniec życia całkiem zdziwaczał, zajmował się kabałą i jednocześnie oddawał dewocji. Przeżył wszystkie swoje dzieci, a gdy umierał na zamku w Żółkwi, rozszalała się wielka burza, taka sama jak ta, która towarzyszyła narodzinom Jana Sobieskiego w Olesku. Mimo tego, że dwukrotnie zaistniała szansa na to, żeby Sobiescy ponownie sięgnęli po koronę, wszystkie plany obróciły się w niwecz. Był po prostu to jakiś pech. I rozgoryczeni tym, ewidentnie królewiczowie, właściwie chyba każdy po kolei, i Jakub, i Konstanty, i Aleksander, wyraźnie dostrzegamy w późniejszym ich życiorysie pewien taki rys wynikający niewątpliwie z tego zawodu, że mimo takich starań, mimo tego, że to było tak obiecujące, biorąc pod uwagę splendor i chwałę tej rodziny przez tyle lat piastującej najwyższą godność w kraju, żaden z synów, mimo że było ich trzech, byli świetnie wykształceni, nie sięgnął po koronę i nie był na tyle wyrazistym charakterem, aby móc kontynuować tę myśl zainicjowaną przez ojca. Równie trudno jest zdobyć przywództwo, jak je utrzymać. Mimo wysiłków ojca, miłości, którą otaczał dzieci i starannego wykształcenia, jakie im zapewnił, ostatnie pokolenie Sobieskich okazało się zbyt słabe, by przetrwać kryzys. Przypomina o tym smutny symbol końca rodu. Pęknięta tarcza z herbu Sobieskich na grobie wnuczki Jana III w kościele Sakramentek, ufundowanym przez Marysieńkę.